2 grudnia w Toszku odbyła się wspólna biesiada podsumowująca realizację projektu aktywności lokalnej Restart. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Jesteśmy beneficjentami kilku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, a myślę, że ten prawie 2,5-letni projekt mimo pandemii realizowany na pewno zbliża osoby niepełnosprawne, osoby niezdecydowane społecznie do siebie nawzajem. Projekt obejmował kilka grup wsparcia i kilka działań właśnie związanych wspólnym wsparciem, wspólną edukacją. Myślę, że w powiecie gliwickim zawsze powtarzamy, że największa inwestycja to inwestycja w człowieka i to jest po prostu nawet tak jak tutaj dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu widzimy coś niesamowitego, coś nieocenionego. Tutaj wiele osób na pewno skorzystało z tego, na pewno wiele się nauczyli. I myślę, że to zaowocuje w ich przyszłości. Wiele osobom pomaga w pewnych aspektach, pod względem zajęć, nie wiem, kulinarnych, rozwojowych. No też, no ten projekt jest dobry i powinno być takich jak najwięcej właśnie. Projekt ten uzupełnia, te wszystkie działania uzupełniają jakby takie działania, których my normalnie z naszych środków nie moglibyśmy robić, czyli to są różnego rodzaju kursy, spotkania, ale tak przede wszystkim chcieliśmy zintegrować naszych uczestników projektu, stąd ten program aktywności lokalnej. 8 grudnia w Knurowie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 odbyły się technikaria, czyli szkolne obchody Dnia Kształcenia Technicznego. Niedawno żeśmy zakupili, dofinansowywaliśmy do właśnie tej drukarki 3D około ponad 1 000 000 zł. Jak najbardziej w edukację przekazujemy bardzo dużo pieniędzy. Mamy też i szkoły mundurowe, jak wiemy, więc to wszystko się spaja w jedną całość. To, co tutaj dzisiaj żeśmy zauważyli na pokazach, które przedstawiali nam uczniowie, pokazało ewidentnie, jaką mamy wykształconą kadrę pedagogiczną, która sobie radzi z takimi tematami zawodowymi, które jakby nie było, przekładają się na kolejne, że tak powiem, edukacje tych młodych ludzi. Inna lekcja niż zwykle. Zawsze uczniowie siedzą w salach, prawda, pracują z nauczycielami. Dzisiaj jest taka nauka połączona z zabawą, też będzie rywalizacja później między klasami. No i właściwie przede wszystkim uświadomienie, po co przyszli do tej szkoły, pokazanie wielu możliwości, co można robić dalej, no i oczywiście jak wykorzystać już teraz to, czego się uczą, no zwłaszcza jeżeli chodzi o druk 3D. Również 8 grudnia w sali sesyjnej odbyły się mikołajki dla dzieci pracowników starostwa powiatowego. Taki dzwoneczek zabrzmiał w starostwie powiatowym w Gliwicach podczas spotkania dzieci pracowników starostwa powiatowego ze świętym Mikołajem. Po raz pierwszy taka inicjatywa została zorganizowana przez zarząd powiatu gliwickiego i spotkała się chyba z dużym i dobrym odbiorem naszych pracowników, a przede wszystkim ich dzieci. Dzieciaki licznie tutaj przybyły do nas, aby wspólnie z nami bawić się i odbierać prezenty od świętego Mikołaja. Miałam to szczęście, że w tym roku Mikołaj zabrał mnie również ze sobą do powiatu gliwickiego, gdzie wręczaliśmy grzecznym dzieciom, a były same grzeczne dzieci, prezenty. Myślę, że to była super impreza zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci pracowników starostwa powiatowego. No i mamy nadzieję, że to się powtórzy. Szanowni Państwo, dzisiaj już w takim nastroju troszeczkę przedświątecznym, bożonarodzeniowym, zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu, w którym prezentujemy wydziały starostwa powiatowego w Gliwicach. Dzisiaj wydział szczególny, Wydział Zarządzania Kryzysowego, który zajmuje się sprawami obronnymi, obrony cywilnej i oczywiście zarządzania kryzysowego. Największe wyzwania kryzysowe, z którymi przyszło się zmierzyć moim kolegom, to oczywiście pandemia, napływ uchodźców wojennych z Ukrainy, ale też pomoc humanitarna czy wszelkie nieszczęścia takie jak powodzie, wichury i wiele, wiele innych. O szczegółach opowiedzą już moi koledzy, ale żeby się do nich dostać, musimy zadzwonić. We'll be right back.
zarządzania kryzysowego odpowiada za realizację zadań z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. Generalnie zadania te można ująć w trzy bloki tematyczne. Jest to zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna oraz obrona narodowa. I tak w zakresie zarządzania kryzysowego pracownicy wydziału opracowują plan zarządzania kryzysowego, plan ochrony przeciwpowodziowej oraz inne procedury na wypadek zagrożeń. W ostatnim czasie został zaktualizowany i opracowany właściwie na nowo został plan akcji jodowej. W ramach tego zadania zaktualizowano wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu oraz przeprowadzono dystrybucję tabletek jodku potasu do gminnych punktów dystrybucji. W ramach koordynowania przedsięwzięć zarządzania kryzysowego wydział organizuje prace i posiedzenia powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla miasta Gliwice i powiatu gliwickiego. Ważnym elementem naszej pracy jest stała współpraca z inspekcjami, strażami, służbami ważnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z naszymi gminami. W ramach wydziału funkcjonuje referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, o którego działalności szczegółowo opowie kierownik tego referatu. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Głównym zadaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego jest całodobowy przepływ informacji dla różnych służb, które mogą pomóc w zagrożeniach, usunięciu zagrożeń, bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu. Osoby prywatne mogą dokonać zgłoszenia. Tych zgłoszeń jest z roku na rok coraz więcej, bo w zeszłym roku było ich około 1100. W tym roku już do tej pory mamy ponad 1200, więc około 20% co roku jest więcej. Zgłoszenia dotyczą najróżniejszych rzeczy, takich jak zgłoszenia znalezionych niewybuchów, wycieku gazu, wody, braku studzienek kanalizacyjnych, jakichś innych zagrożeń. Ale najczęściej są to ranny, zwierzęta, jakieś potrącone w wypadkach komunikacyjnych, błąkające się. Większość w czasie dzisiejszej aury, większość zdarzeń dotyczy śliskiej nawierzchni, no i zaśnieżonych ulic. Dyżurni oprócz przyjmowania zgłoszeń zajmują się również innymi sprawami, prowadzą całodobowy nasłuch radiowy, odbierając komunikaty, codziennie sprawdzana jest również łączność z Urzędem Wojewódzkim. Sprawdzana jest okresowo również łączność z gminami. Dyżurni biorą także udział w treningach Sił Zbrojnych, które odbywają się co miesiąc. Codziennie monitorowany jest także stan powietrza. Przyjmowane są komunikaty dotyczące pogody, jeśli chodzi o powietrze, również do jednostek gminnych, jednostek organizacyjnych. Monitorowany jest również na bieżąco dostawy energii elektrycznej. Jeśli są większe przerwy w dostawach energii elektrycznej, zawiadamiani są opiekunowie osób, które są podpięte do respiratorów. Starostwo jest jednym z niewielu urzędów, który może zaproponować parking dla swoich klientów. Wszyscy klienci, którzy do godziny zdążą załatwić swoje sprawy, mają parking bezpłatny. Jeśli trwa to dłużej niż godzinę, mogą udać się do biura podawczego albo do PCZK i tam zwalidować bilet, wtedy wyjadą bezpłatnie, jeśli jest opłata konieczna. Do tej pory mamy opłatę wyłącznie gotówką, po nowym roku będzie jeszcze możliwość płacenia kartą.
Szkoła Obrony Cywilnej, która jest elementem systemu obronnego państwa, wydział realizuje kompleks przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym i zaopatrzeniowym. Zadania dotyczące obrony cywilnej to przede wszystkim opracowywanie planu obrony cywilnej powiatu, planu ewakuacji trzeciego stopnia, planu ochrony zabytków, plany podmiotów leczniczych i wiele innych planów i programów w tym zakresie. Wydział realizuje też swoje zadania związane z ostrzeganiem i alarmowaniem ludności poprzez system wykrywania zagrożeń i alarmowania, tak zwany SWA, oraz system wczesnego ostrzegania SWO, oraz nadzór i zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład tych systemów oraz informowanie ludności poprzez prowadzenie zakładki na stronie internetowej starostwa pod nazwą Ostrzeżenia, na której znajdują się wszelkie ważne informacje z zakresu bezpieczeństwa. Są to ostrzeżenia meteorologiczne, hydrologiczne, informacje i komunikaty odnośnie jakości powietrza i inne ważne informacje. Obrona cywilna to także formacje obrony cywilnej działające na terenie powiatu, których jest bardzo dużo. Również w starostwie działa taka formacja. Jest to Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania, tak zwana POADA, która przeprowadza treningi dotyczące działalności tejże formacji. Obronnych Wydział realizuje zadania należące do kompetencji starosty w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa i w stanach nadzwyczajnych. Do tych zadań należy planowanie operacyjne funkcjonowania urzędu i powiatowych jednostek organizacyjnych na wypadek zagrożenia zewnętrznego i wojny, organizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu, organizowanie akcji kurierskiej podmiotów administracji publicznej, organizowanie stałego dyżuru starosty, głównego stanowiska kierowania oraz zapewnienie punktu kontaktowego HNS, czyli Host Nation Support, wsparcie państwa gospodarza wojskom sojuszniczym. Ostatnią taką dziedziną w Wydziale Zarządzania Kryzysowego jest ochrona informacji niejawnych. Wydział zapewnia przestrzeganie przepisów ochrony informacji niejawnych oraz bezpieczne warunki przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych. Zadania te realizowane są przez pełnomocnika starosty do spraw ochrony informacji niejawnych, który odpowiada za pion ochrony informacji niejawnych, ma nadzór nad kancelarią niejawną oraz nad bezpiecznym stanowiskiem komputerowym.